Na konferencji w Bolesławcu podsumowano efekty współpracy powiatu bolesławieckiego z saksońskim powiatem Bautzen. W ramach projektu Bautzen i Bolesławiec – dwa powiaty turystyczne. Projekt miał na celu promocję atrakcji turystycznych transgranicznego obszaru obu powiatów. Udało się osiągnąć to, co jest najważniejsze w tym projekcie, że mieszkańcy powiatu bolesławieckiego i saksońskiego powiatu Bautzen po raz kolejny spotykają się. Efektem tych spotkań jest, to są kolejne materiały turystyczne, które mówią o tym, że warto odwiedzić Bolesławiec, że warto odwiedzić powiat bolesławiecki, ale również o tym, że warto odwiedzić naszych partnerów po stronie niemieckiej, czyli miasta i miasteczka i gminy powiatu Bautzen. W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych powstała specjalna strona internetowa, która w przystępny i ciekawy sposób zachęca do poznania atrakcji powiatu bolesławieckiego oraz najciekawszych miejsc u niemieckich sąsiadów w Bautzen. Aplikacja turystyczna na smartfony i kilkujęzyczne foldery. To jest kolejny udany projekt, który udało się zrealizować dzięki współpracy właśnie z powiatem Bautzen. Nowością jest to, że udało nam się w tym projekcie, w tej odsłonie tego projektu również doprowadzić do tego, że spotkała się młodzież bolesławieckich szkół średnich i szkół średnich właśnie w Saksonii w powiecie Bautzen. Powiat bolesławiecki współpracuje z powiatem Bautzen od 2001 roku. W tym czasie zrealizowano wspólnie kilka projektów i przedsięwzięć. W wyniku współpracy z niemieckim powiatem Bautzen powiat bolesławiecki otrzymał niedawno z funduszy unijnych 2 miliony złotych na remont nowej siedziby szkoły specjalnej.